Opatrz, krowa! To nie krowa, to osioł barani. Przecież wiem, nie jest głupi. No? A kto ostatnio pił z psem, a nie statkiem? No wiem, się może zdarzyć. Ale nie każdego pies przepija. Dobrze, że Marta nie ma psa. Kiedy będziemy u niej? Jak będziemy, to będziemy. Wtedy dojedziemy. Nie baw się tym biletem. Chcę się oddać. Czekaj. Ciki, proszę? Nie mam. Jak to pan nie ma? No nie mam. Słuchaj, Adelina jeszcze nie ma, ale zaraz powinien być. Dobra. Chyba już idzie. No dobra. O, już ci gadaję. Mam to do ciebie. O, impreza, fajnie. No, to jest, no przyjdę. No i Iwona też weźmiemy chyba. No, to weź ją. No, sorki, że wcześniej nie uprzedziłam, ale dopiero się dowiedziałam, że starzy wyjeżdżają. Impreza jest jutro, więc spadnijcie. Ja zaprosiłam swoich starych kumpli. Edek i Kotlet już są w drodze, Heniek też będzie. No, okej. Okay. To do zobaczenia jutro. Thank you.
Jo, kurwa, ziołek, co jest? Jak to co? Halo! A ty, zielik, co tak zwieszony? Mamy dobre palenie. Skąd się wyczerpał? Za je kurwa bistę, nie stary? Masz tego więcej? No kurwa, co? Jak to co? Szykuje się niezła impreza. No co ty? Zaciski, kurwa, chowaj faję. Siema ich troje, dajcie ślubę. Nie mamy. Jak nie macie? Przecież widzę, kurwa, że macie. To z czego Berta, śluniek? Żeby mi to ostatni raz było. Nie, nie dziś. Dziś mi boli głowa. Głowa wczoraj. Wczoraj był brzuch. Nie, brzuch był przedwczoraj. Przedwczoraj byli rodzice. Nie rodzice. Nie ma rodzice. No czemu nie też? Bo nie. Ale czemu? Jeju, bo tak! I to się stało? Nie, no nic. Oj, no chyba się tylko położyć. Nie. Będziesz tylko leżała. No dobra, tylko leżeć, żadnego seksu. I co, złoczyńcy? Wytrzymać nie możecie? Hej, Sienka. No i co to za imprezka? Marty i Janki. To znowu będzie fajna biwa. Oj, damy czadu. Słuchaj, wczoraj zrobiłam sobie nową maseczkę z ogórków. Jakich? Konserwowych czy kiszonych? Ze zgniłych. No, co ty? No. Wyobraź sobie, mam coś ci lepszego do powiedzenia. Pamiętasz tą Ankę, która kręciła z Wiktorem? No, pamiętam. Pamiętasz, jakie miała małe cycki? No, wrzody miałam. Ale to chyba ty? Nie, dzięki, ja zaraz wychodzę. Iwonka, no co ty? Chyba nie chcesz już uciekać. No, słuchaj dalej. No i ona kupiła u tego Żydka. Tą cebulę. I smarowała cebulą piersi. Czemu on ciągle mnie bije? Ale on cię lubi, stary, naprawdę. Nie kłamisz mnie? Naprawdę mnie lubi? Nie no, stary, naprawdę, wszystko jest spokojnie. To gdzie teraz lecimy? Nie no właśnie, wbijałeś coś na jakiejś imprezie, nie? No, Agnieszka i Marta zapraszają nas na imprezę. No to kurwa co, idziemy, nie? No masz wszystko wziąłeś? Jest wszystko, zapalara, fajki, skóry są. Co? Lecimy. No, dawaj, stary, lecimy. Nie łap się. Będzie spoko. Co jest cipło? Gotowy? Gotowy na co? No jajko, kurwa. Na imprezkę idziemy. Na jaką imprezę? Może się kurwa wcześniej powiedział. No nie jest, kurwa, wychodzisz tutaj. Jeb się. Zabieram cię na imprezkę, nie strzelaj mi tu z dupy. To ty pies za darmo, jeszcze ma jakiś wąt. Co ty mam raczej? Heniek będzie na imprezie, czy mam mu najebać, siano mi się. Heniek? No wiesz, no stuka do mnie. Ty za darmo i się nie pokazujcie. No. Bierz kluczyki, jedziemy. I prawda, na miejscu na stół. Na imprezy poczułem za mną, rozumiesz? Jak się bawić? To się bawić. Jedziemy? Ty, a co z dupami? Bez nich jadę. Ty, klebu. No stukasz się Henkowi na imprezie, to ci przejdzie. No stukasz na stół. Od wczoraj nie dupczyłem. Z kim? Z Bertą? Z tym brudnym wieprzem? Weź, bo cię klepnę. Pijany byłem. Ty, Kasanowa. Bóg prematury i złym, bo ty swoje dupy.
Co ty tam mruczysz? Nie, nic, nic. Cieszę się, że idziecie w końcu na jakąś wycieczkę. Ty coś chyba tam nie wyłasz. Mam już. Bo tu chce macie jedzenie, to sobie coś przygotujecie. Agnieszka, obudź, co na tak długo śpi. Aha, pamiętaj, żadnych imprez i Darek niech nie ogląda filmu z Szafkiem, co? No mamo, nie martw się, będzie luz. Aga, wstawaj! No weź mi coś ze sobą, zaraz przywiozą browary. Chciałabyś u Kojnackich znowu imprezę? Pchamy tego złoma i pchamy. Zapali, zapali. Musi zapalić. Kurwa, całą noc miał zapalić, zmęczony już jestem. A propos spalenia, może tak kilka machów na śniadanko. A nie mówiłem? No tutaj! W końcu myślałem, że będziemy pchać pod sam dom Marty. No kurwa, ale by było stary. Pomóc ci w przygotowaniach. No luz, ale nie trzeba było. Napijecie się czegoś? No jasne, browarki są. Adrian, wypijesz wszystko, co będzie. Spoko, po prostu możemy wypić. Będzie się lepiej pracowało. Ej, ile w ogóle będzie postaci? Jaki gotat powinien być. Dzwoniliśmy też po furę. On jest taki bomba jakiś czas. No to sam chłopy.
Spoko, Kaśka i Jolka też będą. A gdzie jest Heniu? No właśnie, już myślałam, że ona tu trzeba będzie się przygotowywał. No Heniek wie już o imprezie, ale coś go nie ma. Słuchaj, trzeba jakieś chrupki kupić. No to weź pieniądze ze stołu i kup. Dlaczego ja? Darek nie może być? Darek mówi, że jest zajęty, ogląda jakiś film na biologię. Pieprz mnie w tyłek. To jest takie miłe. Siema, witam. Jakaś impreza tutaj? Kurde, kochaj, ja pierdolę. Przestań mi klepać, ja jestem klepacz. Przepraszam, a ty no idzie zacisk. A co się tutaj traci? Ja się tak o niego nie pytaj, bo ja cię ściśnie. No, trochę to czuję. No dobra, to gdzie, do jakiego pokoju cię impreza? No tam do pokoju. Dobra, to my się jeszcze zbieramy, zaraz będziemy. Dobra, to się nabijemy. Dobra. Ja co mam na bazę, kurwa, porcelanowego żołnierza, kurwa. Ty zgipsowany! No kurwa, co ty wiesz? No! Kurwa, ty zajaram mnie coś. No, nie mam już. Ja pójdę, kurwa. No ty idź! Cześć dziewczyny. Siema. A ty co? Chlepnąć się? No. No słuchaj, musimy je wiesz, musimy to powiedzieć, nie? No, no pewnie. Nie. No, no to jest drobko, nie? No. To? Czerwone? No, nie wiem. Ty, co się stało? Co ci jest? Gdzie jest Tyna? Nie, nie, nie się poruszkowało. Siema, ale co? Dalej taki smutny chodzi, Szej, co się dzieje w końcu? No jak nic? Przecież widzę, co się dzieje. Ty, dobra, to dawaj, palniemy sobie na kupa. Już jest dumno. A co ty tu masz? Ty no kurwa, pojebany jesteś, stary! Stary, nie wkurwia się, chodź zajarać. Adrian, co ci jest? Nie. No powiedz, co ci się stało? Nie, co się stało? Coś ze Styną, nie tak? A bo mam wszystko zrobić. Adrian, no. Adrian, gdzie idziesz? Adrian, no czekaj. Adrian. Adrian, gdzie idziesz? Idę. Kurczę, nie, to jest ma kurtka. Gdzie idziesz? No, zastanawiam się, co się dzieje, nie wiem. Muszę iść za nim. Mogę wziąć swoją? Okej. Słuchaj, idziesz za mną? I za browar! Sorry. I co, fajne impreza, nie? No. Juhu! Patrz, widzę, że to sam do myślenia. Trzeba się napić. Ale niestety dziewczyny muszę was opuścić, bo coś mi przycisło. Weź się tutaj zaopiekuj, a ja zaraz wrócę. Ej, co ty stary tutaj robisz? Stary, kurwa, nie widzisz, że mam rejs teraz? Ale mi się chce srać. Ale to nie smach tobie, kurwa, spływaj, stary. Znowu muszę się wystać na dworze. Teraz się zatopię, kurde. To zdrowie, dziewczyny. Zdrowie. Dziewczyny, powiedzcie mi, że jesteście najbliższe przyjaciółki w klasie. Tak? Tak. Powiedzcie mi, czemu wołają na niego ognista dupa? Nie, no to prawda. Plotki? No. Okej. Okay. Tak, co mało
co tak mówi? Marta, jesteśmy już z Zetkiem. Trochę na nerwy działa chłopak. Edek, chodź. To co jeszcze? Nie napiję się jeszcze. Widzę. Dziewczyny, nie mogę. Chleba słucham. Czego? Siema dziewczyny. Cześć. Jak się podjęły? Dobrze. Ta buda jak chodzi? Dobrze, ale poczułem jakiegoś towarzystwa na dzisiejszy wieczór, coś w tym stylu? Ale i tak jesteś chłopaka, ja może się pomagam łódką, co? Sorry, ale nie. A nie, no dobra, okej, okay, nie, ja tylko tego pytałem. No, ale tak ogólnie fajna impreza tutaj, fajne dupy się kręcą i w ogóle to też fajna grupa jest, jeśli powiem szczerze. Ty też jesteś fajna. Ty jesteś lepsza jedna. Ale nie, fajnie jest ogólnie mówiąc, nie? Fajne jesteście dziewczyny, nie? Na fitko pójdę pobawić, nie? Idziecie ze mną w końcu, czy nie? Nie. No nie, no w ogóle okej, okay, nie? Fajna impreza, podoba mi się tu dziewczyny, nie? Jest fajnie, nie? Ogólnie jest okej. Okay. Młody. Okay. Już. Tylko mnie nie klep, okej? Okay? No. Na razie dziewczyny. No dziewczyny. Młody wam. Spokojnie, no. No. To jest moja dziewczyna. Okej. Okay. Gdzie ty byłeś? A wiesz, obym statu pa. Nie mogę. Yo, ziom. Masz jakieś zioło? Tak, nie mam. No, jakieś browary chociaż? Nie, ale mogę ci otwierać łaj. To dawaj. Dzięki ziom. Zioła, a ty co tu robisz? No ja się pokłóciłem w tylu, wiesz, się chyba spalić. No co ty gadasz, ty, to tak samo jak w tym serialu, ty, jak on się kurde nazywał? Bijący księżyc. Oglądasz? Oglądam. Stary, ja też. Wiesz, żeby nikt nie słyszał, nie? Żeby się nic nie dowiedział. Dobra, nie ma sprawy, stary, ten. Ja, ale to oglądałeś jeszcze no. Bo ja byłem w szkole, nie mogłem oglądać, ty. No i co, chujo wyjaźnił wszystko do zali? No, stary, tylko podszedł mi tam, kocham cię, nie mogę żyć bez ciebie. Musimy powiedzieć wszystko tak, jak on jej powiedział. Powiedz mi tak, podszedł, tak, kocham cię. Nie mogę bez ciebie żyć, musimy być razem. No. Kocha? Tak. Kochasz mnie, no. Ja to wszystko już ty nie powiem! Nie wiem, musisz poprzeć, ja powiem wszystko jutro. Dobra, to ja lecę. Ale na pewno? Tak, ale możecie nie obrzeć tego. Jak ty ją masz tak ukłamywać? Ja, ale ja jej powiem wszystko jutro rano, jej powiem, dobra? Jak jej tego jutro nie powiesz, to ja jej to powiem. Wtedy będzie gorzej. Co robisz tu do filmu? Rad pięcioło? Nie. Dawno nie było. Patu, patu. Wiadomości są. TVN24, Anita Werner, zapraszam na najważniejsze informacje. W 10 godzinach wieczornych nieznany sprawca podpalił okolice Parku Grunwaldzkiego. Czy wie pan, co mogło się stać? No nie wiem, siedziałem w domu i przez okno robiłem sobie kolację i przez okno zobaczyłem jakiś dym. Wyszedłem do okna, zobaczyłem jakiegoś kolesia uciekającego, nie wiem, w którą stronę, bo nie zdążyłem zobaczyć i... No nie wiem, no. Prawdopodobnie do zamachu przyzna się palestyńskie grupowanie Dżihad. Ja wiem, że mamy tego wziął. No, możemy się pobudnikać z tego porcelanowego Rudika. Na ten nie odjeżdżę. No tak. Nie ma pracowanego rolnika. Nie przewaga. Ty, no ale nie tak. No cześć Iwonka, co tam u ciebie? Daj spokój, kurczę. Justyna z Adrianem się pokłóciła i poszli teraz do domu, ja siedzę sama. No co ty gadasz? No. Co się będziesz martwić? Masz tutaj pisko, napij się z nami. Ja też jestem z Edkiem po długiej podróży. W ogóle on się cały czas jak dziecko zachowuje. Ja bym ostatni chyba raz wybiorę na jakąś imprezę. Co ty gadasz? A nie, jednak nie.
Wiecie, dziewczyny, ja tutaj na tę grozę przyjechałem po to, żeby klepnąć Henię. Henia wisi mi i Zaciskowi flaszkę. Właśnie, Zacisk też miał być, ale coś wypadło i nie może być. A ja tak gadam o tym Heniu, a w ogóle wiecie, o co chodzi? No tak, wiemy. Znamy go długo. Znacie go długo, a jak go znacie, to powiedzcie, co tak wyszło, że on się stał taki, jaki jest, taki nieporządny. Heniu był kiedyś fajnym facetem. Miał pieniądze, kobiety, sławę. Ale zaczął pić i się stoczył. Godzina. Gdzie są wszyscy? Ej, gdzie są wszyscy? Cyrek, poszli szukać Zaciska. Podobno zajebał porcelanowego żółwia. Tego, którego dostałem na 12 urodziny. Idę zobaczyć tam, czy ktoś został. Dzień dobry. Więc sam nie wiem, jak mogę tak pomyśleć. Już dobrze, po prostu musimy sobie bardziej ufać. A mam to ci jeszcze powiedzieć. Co takiego? Tylko to ukrywałem, nie chciałam, żebyś tego złego nie pomyślała. No wreszcie. Jestem fanem Wiązego Księżyca. Naprawdę? No wiem, że to głupie, no ale nie wiem, co sobie o mnie myślisz. Iwona wczoraj przyłapała mnie na rozmowie ten temat. A nic mi nie mówiła. No prosiłem ją, żeby nie mówiła nic nikomu. Adrian, wprawdzie nie przepadam z tym serialem, ale obiecuję ci, że dziś będziemy go oglądać razem. Nie jesteś zła? Nie, a czemu miałabym być? Nie, no bo Iwona mówiła. Oj, że... Iwona tu jest zazdrosna, bo kablówki nie ma.
Ja wam mówię, że to zacisk, to on na pewno! Gdzie ten debil? Popa, co tam siedzi? Oddawaj porcelanowego żółwia! Gipsowego! Nie mam żadnych żółwi! Zacisk zejdź, nic ci nie zrobimy! Złaś! Albo cię stamtąd zrzucimy! Zejdź, bo to się dla ciebie że skończy! Ale ja naprawdę nie mam żadnego porcelanowego żółwia! Gipsowego! Gipsowego też nie! Złaś, kurwa! Aaaa, pierdolę! Zajebał. Chodźcie, mam piwo w lodówce. Rozmawiałeś z Martą. Jak zakończyła się ta sprawa z porcelanowym żółwiem? Marta ma zakaz wychodzenia z domu i szlaban na Puchatka. Puchatka? Co za ludzie. A Agnieszka i Darek? Darkowi podczas oglądania jednej z kaset z szafki ojca wciągnęło taśmę. I ojciec się o tym dowiedział i sprawa mu dupsko. A chyba Agnieszka ma zakaz oglądania Mówiącego Księżyca. Jutro musieli właśnie na granic do kuchni. I co, Adrian wyjawił ci to, co tak ukrywał? Tak, a co? I co ty na to? Wybaczyłaś mu? No jasne, nie było czego wybaczać. Jak to? Przecież on... O Iwonka, każdy chłopak może mieć potrzebę na takie rzeczy. I ty na to pozwalasz? A czemu by nie? Iwonka, no co z tobą? Nic, po prostu ostatnio bardzo się zmieniłaś. Debilka! Co w nią? Wiesz, jeden z tych trudnych dni. Widzę, że będzie opuścił.